Moi drodzy, trochę chciałbym może nietypowo usłużyć jak na święta Bożego Narodzenia. I nie będę dzisiaj mówił o żłóbku i nie będę mówił o tym, który był dzieciątkiem. Chcę dzisiaj mówić o hojności Boga. Właściwie to jest jak najbardziej związane z tymi świętami. I zastanawiałem się, czy jest taki atrybut w Piśmie Świętym jak hojność Boga, ale nie mogę znaleźć. Natomiast kiedy przyglądam się innym boskim przymiotom, takim jak łaska, jak dobroć, jak miłosierdzie, jak miłość, wszechmoc, właściwie z każdego tego boskiego atrybutu, tego przymiotu, aż, że tak powiem, wybucha, wyziera hojność, która jest w naturze Boga. Trzy teksty chciałbym przeczytać na początek. Właściwie one się tutaj przewijają, przynajmniej jeden przewija się i przez usługę prowadzącego, i przez usługę dzieci, ale zapisałem je sobie wcześniej i to mam przygotowane, niezależnie tutaj od tego, co już było powiedziane. Pierwszy tekst z Ewangelii Jana, 3, wiersz 16. Bardzo znany nam tekst. Drugi tekst Dziejów Apostolskich, 20, wiersz 35, właściwie fragment. I z Izajasza 9:5, który tutaj już był cytowany. Przeczytam je. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W Dziejach Apostolskich czytamy takie słowa: lepszą rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I Izajasz 9:5 mówi: albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Moi drodzy, a więc chcę dzisiaj zaznaczyć i chcę, żebyśmy zobaczyli, jak wielka jest hojność Boga, któremu zaufaliśmy i w którego uwierzyliśmy. A jeżeli Bóg jest tak hojny i kiedy będziemy temu mogli się przyglądać, to ci, którzy są naśladowcami Boga, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa, nie mogą być inni. Bóg chce, żeby dokonywała się ta Boża przemiana w nas. Oto On zradza nas, daje nam zbawienie, przebaczenie grzechów i czyni nas nowym stworzeniem, a później oczekuje, że będziemy wzrastać w Jego naturę. To, w kim On jest pod każdym względem. Kiedy z Grażyną szukaliśmy różnego rodzaju kamieni do ogródka i tam w ustroniu jest taka, no, sprzedają kamienie ogrodowe. I kiedy weszliśmy i zobaczyłem na te, z jednej strony, wielkie głazy, różnego rodzaju kamienie, to mówię, to jest niesamowite, że jest tyle rodzajów kamieni. I co popatrzę na kamień, jest piękny w swoim rodzaju. I mówię, tak sobie pomyślałem, nawet w tym względzie Bóg okazał swoją szczodrość i swoją hojność. I zerknąłem troszeczkę do internetu. Podobno jest 4000 różnego rodzaju minerałów, skał, kamienia. 4000. Każdy jest piękny. Mówię, skąd? No bo mógłby być jeden sobie kamień. Ale tu masz wapienny kamień, masz krzemień, masz to i tamto. Każdy jest inny. A więc mówię, nawet tutaj w tym względzie, jak coś takiego jak kamień i skała, i mogę powiedzieć, nawet w tym jest piękno i szczodrość, którą Bóg okazuje. I my ludzie tym się zachwycamy. A kiedy ty i ja spojrzymy w niebo, czyż nie widać tam hojności Boga? Niezliczone mnóstwo gwiazd, miliardy gwiazd,
których do tej pory nie możemy zliczyć, miliony galaktyk, które udało się astronomom policzyć. I mówię, to jest niesamowite. Bóg w tym, co tworzy, w swojej mocy i miłości, w swojej ekspresji, jest tak hojny, tak udziela obficie. To przynosi Jemu chwałę. Ale z drugiej strony to sprawia nam, ludziom tutaj na ziemi, wielką radość i frajdę. I możemy to oglądać i mówić, o, to jest niesamowite, co On tworzy. I to powinno i pobudza niejednego człowieka do żywej wiary w Boga, który jest Stwórcą, do uznania Boga, który jest, ale też do oddawania Mu chwały, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Kiedy patrzę, jak Bóg tworzył świat i choćby ten fragment, który mówi w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, kiedy Bóg tworzył zwierzęta, ryby, stworzenia morskie, tam jest napisane tak, że Bóg stworzył niezliczoną ilość ryb i morskich stworzeń. I tak dosłownie tam tekst mówi, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych. Mrowiem. My wiemy, że kiedy tworzył zwierzęta i różnego rodzaju gatunki i stworzył ptaki różnego rodzaju, do dzisiaj ludzie ciągle odkrywają coś nowego z Bożego stworzenia. Jeszcze nie wszystko jest odkryte. Nawet tam w Rowie Mariańskim głęboko, 11 kilometrów, tak, pod ziemią, 11 tysięcy metrów, tam głęboko. Chciałem trochę pogłębić. I tak już jest głęboki. Tam odnajdują nowe stworzenia. Okazuje się, że są nawet takie niedawno odkryte stworzenia. Malutkie, które są w stanie żyć bez światła dziennego. Zupełnie działa to na innej zasadzie. Hojność. Bóg jakby rozrzucał swoje dary stworzenia i mówi, popatrzcie, przyjrzyjcie się, zobaczcie moją wielkość, moją łaskę, moją moc. I to sprawia nam, ludziom, niesamowite błogosławieństwo, bo czerpiemy z tego dzień po dniu, czerpiemy z tej obfitości i hojności Boga. Mamy chleb, mamy ryby, mamy mięso, mamy pożywienie na każdy dzień. To jest hojność Boga. Sobie myślę, ileż tych statków rybackich, to już nie na wędkę łowią, nie na jakieś, ale to wiecie, całe potężne sieci są zarzucone w morze i oceany, aby łowić ryby, a tych ryb jest ciągle i ciągle i ciągle. Hojność Boga. A to, jak pozwolił i sprawił tą możliwość rozmnażania się człowieka, pomnażania się rasy ludzkiej. To wszystko mówi o Bogu, który jest hojny. On nie skąpi, On nie ma zaciśniętej pięści, ale On udziela, jak Biblia mówi, udziela i rozdaje w sposób obfity. Kiedy popatrzę na Boga, na Jego hojność, na to, w jaki sposób On zarządza tym, co tworzy, tym, co daje, to muszę powiedzieć, nie ma w Nim nic z takiego, z takiej, wiecie, pewnej rezerwy w tym dawaniu, a może za dużo dam. Kiedy my ludzie słyszymy hojność, kiedy my ludzie mówimy, dawajmy, udzielajmy z tego, co mamy, bardzo szybko chwytamy się za portfele, patrząc, czy one jeszcze tam są. Taka stara natura. Ten stary człowiek się odzywa. My lubimy zupełnie inaczej. My lubimy gromadzić, mieć więcej i więcej. To jest wynik grzechu egocentryzmu. My jesteśmy egocentrykami. I nawet kiedy staliśmy się Bożymi dziećmi, to niektórzy kaznodzieje mówią, nawet twój portfel powinien zostać zbawiony, nie tylko ty. Ale kiedy mówię o hojności, ja nie chcę dzisiaj mówić o tylko
środkach materialnych. Kiedy będę mówił, mówimy o hojności, mówimy o czymś daleko więcej. Ta hojność powinna rozlewać się na różne dziedziny w naszym życiu. To, co powinniśmy dawać dla Boga i dla drugiego człowieka. Zbieraliśmy środki i zbieramy, bo jest taka ogromna potrzeba. Ale słuchajcie, ileż potrzeby jest takiej, abyśmy okazali hojność w okazywaniu dobroci, zainteresowania, ciepła jeden drugiemu. Amen. I tu jest potrzebna hojność, tego musimy się uczyć. Bóg uczy nas żyć i postępować zupełnie inaczej, gdyż tak Bóg żyje i tak On postępuje. Bóg chętnie, szczodrze udziela i rozdaje swoje dary i błogosławieństwa swojemu stworzeniu. Mówię całemu stworzeniu, wszystkim dobrym i złym, ale też swoim dzieciom w szczególny sposób, rzeczy, które są w stanie przyjąć jako Jego dzieci i swojemu Kościołowi. Słowo Boże nam mówi, że nawet złych obdarza słońcem, deszczem, urodzajną glebą, daje błogosławieństwo i chleb w obfitości. Sprawia, że czujemy zapach trawy, kwiatów, budzącego się życia na wiosnę. I to sprawia nam tak wielką frajdę, to daje nam tak wielką radość. I jak bardzo lubimy gdzieś wyjechać na piknik, aby poczuć ten świeży powiew wiosennego wiatru, czy też słońca, które nas może ogrzać. Hojność Boga. Ja dostrzegam wszędzie hojność Boga, kiedy popatrzę wokół nas. Boża arytmetyka jest inna niż nasza, drodzy. Nasza arytmetyka mówi tak, gdy dam, będę miał mniej. A Boża arytmetyka mówi zupełnie coś innego. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem mierzycie, takim i was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Słuchajcie, przyjdzie taki czas, że będziesz zbawiony, ale będzie ci odmierzone, będzie ci dane w niebie to, według tego, co ty, co ja, co daliśmy innym ludziom. I nie mam na myśli, jak mówię, tylko środków materialnych, ale ile dałem ze swojego czasu, ze swojej energii, ze swoich talentów i możliwości drugim ludziom. Bo z tego będziemy rozliczeni. Każdy z nas. I chociaż będziemy zbawionymi ludźmi, to też gromadzimy sobie w niebie tam różnego rodzaju skarby. I nie możesz obwinić kogoś, że czegoś tam nie masz w niebie, bo to, co zgromadziłeś, dając innym, to tam jest przygotowane, zapieczętowane i będzie nagrodzone. Nie wiem, czy dobrze rozumuję, ale Jezus wyraźnie mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie, nie na ziemi. Jak mogę gromadzić skarby w niebie? Właśnie poprzez dawanie z tego, co mam, co Bóg dał mi w zarządzanie. Dzisiaj ludzie i ten świat szczególnie myśli, trzeba wykiwać wszystkich, aby zdobyć jak najwięcej. Tylko pytanie, iloma samochodami można tak naprawdę jeździć? W ilu domach można mieszkać? Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli, oto Bóg mówi, tak jak ja dzielę się wszystkim tym, kim jestem, co potrafię i co zrobiłem, dzielę się z moim stworzeniem. Tak chcę, żeby mój lud, szczególnie mój Kościół, moje dzieci zobaczyły to i naśladowały mnie w tej hojności, która jest w mojej naturze. To jest zdumiewające, kochani, ale odkrywamy, że im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Jeśli dajesz uśmiech, jeśli dajesz błogosławieństwo, jeśli dajesz troskę, zaopatrzenie innym, zwróć uwagę, w różnoraki sposób do ciebie to wraca z różnych stron. Bóg porusza innych, abyś ty był także błogosławiony.
Moi drodzy, Bóg widząc, że dzielimy zasoby, dzielę się moim czasem, dzielę się moim talentem, dzielę się moimi możliwościami, dzielę się moim charyzmatem, darem łaski z innymi. To Bóg mówi, okej, skoro On się z tym dzieli, dam Mu więcej, bo widzę, że On robi z tego właściwy użytek. Amen. Popatrzcie, kiedy dzielimy się i dajemy, Bóg mówi, o, On zrozumiał w końcu, o co chodzi, dam Mu więcej, bo On nie zbiera na kupkę i gromadzi, żeby mieć tam za plecami. Ale On z tego udziela, to ja Mu dodam i dodam i dodam. Kochani, pamiętacie, co było z tym, któremu Pan dał jeden talent, dał jednemu pięć, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Ale ten jeden zatrzymał to i nic z tym nie robił. Każdy z nas zda sprawę, rachunek. Co zrobiłeś dla Kościoła, dla Jego ciała, bo przecież dary są dane, talenty przede wszystkim, abyśmy w Kościele usługiwali jeden drugim, nie patrzyli na innych, ale mówili, Panie, oto jestem, użyj mnie tak, jak Ty chcesz, abyś wysłuchiwał, wyczekiwał i szedł za tym, gdzie Pan Ciebie kieruje, abyś usługiwał tym, bo kiedyś z tego zdam sprawę. Amen. Zdam z tego sprawę. A więc jeśli dajesz, Bóg da ci więcej. Jeśli powstrzymujesz się przed dawaniem, Bóg nie udzieli ci tego. Nie udzieli ci więcej błogosławieństwa. Kochani, jeżeli mówimy, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu, mieszka czy nie? Mieszka czy nie? Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. To, moi drodzy, to zgromadzenie i nasze zgromadzenia powinny objawiać się tym, że jest chwała, podnosi się z naszych serc i ust do Boga, że zaczynamy wielbić Boga, aby oddać Mu chwałę. W tym także mamy być hojni, niepowściągliwi, nie zatrzymujący chwałę dla Boga. No bo jeżeli ja nie oddam Bogu chwały, Bóg mówi, te kamienie będą krzyczeć chwałę dla mnie. Ale im więcej chwały jest w Kościele, im więcej uwielbienia, modlitwy i wywyższenia Boga, kiedy zaczynamy w końcu się ośmielać, aby głośno wielbić Boga, podnosić ręce i klaskać, to Bóg mówi, ja dam im więcej z mojej mocy, z mojej obecności, z moich darów, bo rozumieją, o co chodzi. Amen. Kiedy czytam objawienie, ja tam widzę, że niebo jest hojne w oddawaniu chwały Bogu we dnie i w nocy. Hojne. To samo z modlitwą. Bóg obdarowuje nas talentami. Jeden ma jeden talent, drugi ma dwa, inny ma pięć. Jeden potrafi fantastyczne rzeczy zrobić swoimi rękoma. Bóg daje mu taki spryt, taką mądrość i potrafi techniczne rzeczy piękne zrobić. Nie proście mnie za bardzo o jakieś techniczne rzeczy. Ja zrobię pewne rzeczy. Proste. Ale z innymi miałbym problem i właściwie nie byłoby to wielkim pożytkiem. Jestem gotów wziąć szmatę i coś powycierać i tam może coś jeszcze łopatą porobić, ale... A inny ma talent. Dlatego Biblia mówi, że mamy służyć. W liście Piotra tak jest napisane, okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Słuchajcie, gościnność bez szemrania, bez narzekania. Usługujcie drugim tym charyzmatem, czyli darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Zwróćcie uwagę, rozliczna łaska Boża wylała się na Kościół, obdarowała nas. Ale ja mam tym służyć. Ja nie mogę się przed tym
powstrzymywać, bo jeżeli to będę robił, Bóg nie będzie mi błogosławił. Będę jak morze martwe, które tylko gromadzi, zbiera wodę z Jordanu, ale nic nie oddaje. Tam nie ma życia. Bądź jak jezioro Genezaret, które przyjmuje wodę i oddaje. I tam jest obfitość życia i ryb. Jeden skąpi i ma jeszcze mniej, a inny udziela obficie i odkrywa, jak mówi Salomon, ma jeszcze więcej. To jest Boża arytmetyka, Boży sposób działania. Nie tak dawno mieliśmy spotkanie pastorów. Jeden z pastorów bardzo cierpiał na rwę kluszową. Nie wiem, takie coś popularne ostatnio z tą rwą. Cierpiał na rwę kluszową. Mówi, miałem taki ból, że w nocy przespałem 1,5 godziny. Nie byłem w stanie spać. Nie byłem w stanie funkcjonować. I mówi, jakoś na nabożeństwa docierałem. I mówi, na jednym z nabożeń jeden z braci tak staje i mówi, bracia, tydzień temu na nabożeństwie Duch Boży tak wyraźnie mnie inspirował, żebym pomodlił się o naszego pastora, o jego uzdrowienie, ale ja się tak powstrzymałem. A pastor siedzi taki znękany, zbiedzony, schorowany i mówi, to zrób to teraz, bracie. No on podszedł, położył ręce i się pomodlił. I pastor wraca do domu, podjeżdża samochodem, mówi, nie czuję bólu. Wychodzi z tego samochodu. Wiecie, że nawet trudno jest wyjść z samochodu. Mówi, nie czuję bólu. Obszedłem blok 2 razy dookoła, aby sprawdzić, że wszystko jest w porządku. Bóg mnie uzdrowił. Mówi, jakbym go dorwał. Jakbym go dorwał, jakbym nim potrząsnął. On przez tydzień, ja musiałem tydzień czekać na Boże dotknięcie. Oto, kochani, Bóg udziela nam darów. Bóg nas inspiruje. Bóg chce używać ciebie i mnie, abyśmy byli błogosławieństwem. On jest hojny, ale my powstrzymujemy, skąpimy. Nie mamy wiary, aby udzielać. Aby udzielać. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Bo jesteś szafarzem, gospodarzem, zarządcą tego, co Bóg ci powierzył, abyś udzielał tego dla innych. Kochani, można byłoby mówić mnóstwo, ale przecież On obdarował nas wszelkimi darami łaski, tak? Obdarował nas wszelkimi darami łaski. W liście do Rzymian w 12 rozdziale jest mowa o 7 posługach, takich darach, charyzmatach dosłownie, które jakby określają rodzaj posługiwania dla danego człowieka. Tam jest wymienione słowo prorocze. Jeden ma dar prorokowania i niech będzie używany stosownie do wiary. Inny ma dar nauczania, więc niech naucza. Inny ma dar posługiwania, to niech posługuje. Inny ma dar pocieszania, niech pociesza. Inny ma dar miłosierdzia. Inny ma dar obdarowywania, a jeszcze inny ma dar przywództwa, a więc niech każdy posługuje według daru. Kościół jest obficie zaopatrzony. Pan dał Kościołowi 9 darów manifestacyjnych. Kościół jest obdarowany. Darowana nam jest w sposób hojny Jego łaska i Jego błogosławieństwo. Tak więc nasza hojność powinna być widoczna. Nie tylko w dzieleniu się materialnymi dobrami, naszym czasem, ale także naszym czasem, talentami, okazywaniem pomocy, miłosierdzia. A wobec Boga naszym zupełnym oddaniem, poświęceniem, oddawaniem Mu chwały, tak jak Mu to jest miłe. Czemu, bracie, siostro, powstrzymuję modlitwę? Czemu powstrzymuję chwałę dla Niego? Zadam wam pytanie. Modlicie się w swoich domach? Czy modlicie się... Ja wiem, że każdy z nas ma prawo modlić się tak, jak uważa. Ma prawo.
Ale czy jest tak, że w swoim domu może chodzisz, może klęczysz, podnosisz ręce? Czy robisz to w domu? Czy chodzisz, głośno uwielbiasz Boga, podnosisz ręce, chwalisz Jego imię, aby Bóg był błogosławiony? Ja myślę, że gdzieś trzeba to zacząć, aby to wnieść do zgromadzenia, aby Bóg był uwielbiony. Ja też nie chcę odmówić prawa bycia sobą, ale myślę, że możemy przekraczać pewne ograniczenia czy granice, abyśmy uwielbili Boga tak, jak Mu to się podoba. Kiedy mówię, że On obdarował Kościół tymi choćby charyzmatami, darami motywacyjnymi, Loren Kenningham napisał coś takiego, gdy zachoruje ktoś z Boże. Popatrzcie, jedna osoba dzisiaj modliła się, pobłogosław chorych w domu. Ale nikt nie, na przykład w zgromadzeniu, i ja to mówię też o sobie, mówię, chodzi mi o przykład, nikt z nas nie wspomniał imiennie kogoś, kto jest chory i potrzebuje modlitwy. A czy niedobrze byłoby kogoś wymienić i pomodlić się o niego? Kochani, powiedzcie. Chcę was przez to zachęcić, abyśmy mieli odwagę przychodzić do Boga i modlić się o konkretne osoby. Bo to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Mówi tak, gdy zachoruje jakaś osoba, to ten, kto ma dar prorokowania, ma charyzmat, on przyjdzie do niego i powie, słuchaj, mój drogi, Pan chce cię nauczyć przez tą chorobę tego i tego. Jest prorokiem. A przyjdzie nauczyciel Słowa Bożego, otworzy Biblię i wygłosi temu choremu cały wykład na temat uzdrowienia. I będzie go tym słowem zachęcał, człowieku, zwróć uwagę, jest coś takiego jak uzdrowienie. A przyjdzie ten, który ma dar pocieszenia i będzie go pocieszał, będzie go zachęcał, wiesz co, wytrwaj, Bóg jest dobry, będzie miał dobre słowo dla niego. Ten, który ma dar posługiwania, on przyjdzie, popatrzy, no biedak leży, sił nie ma, muszę mu posprzątać tutaj. A ten, który ma dar obdarowywania, popatrzy, mówi, no trzeba mu na lekarstwa. I da i mówi, słuchaj, kup sobie lekarstwa. A przyjdzie przełożony, popatrzy, mówi, no ile stracił nasz zbór przez jego chorobę. Przez to, że on nie jest zaangażowany tak, jak powinien być. Każdy ma inny dar. Ten, który ma dar miłosierdzia, pocieszający będzie pocieszał, a ten, który ma dar miłosierdzia, chwyci go za rękę albo będzie głaskał, mówi, ty biedaku. Każdy coś wniesie i da według daru. A więc bądźmy hojni, bądźmy tymi, którzy, no przecież skoro Bóg dał tego rodzaju dary Kościołowi, to znaczy, że chce, żebyśmy tak funkcjonowali, w ten sposób działali. Bóg mówi do Salomona, to jest taka fajna propozycja ze strony Boga. Proś o co chcesz. Co mam dla ciebie uczynić? Salomon nie wiedział nawet, że to był test. Proś o co chcesz. Jezus też dzisiaj, właściwie Jezus, kiedy nauczał, kiedy żył, powiedział też, o cokolwiek byście prosili, nie? Coś tak podobnie brzmi, o cokolwiek byście. To jest taki test. I Salomon tak się zastanawia, przychodzi do Boga i mówi, daj mi mądrość. Bo postawiłeś mnie na czele tak licznego ludu. A jestem młody. Potrzebuję mądrości, aby właściwie zarządzać, prowadzić. I Bogu niezmiernie się to spodobało. I Bóg mówi, dostaniesz, dam ci mądrość jak żadnemu innemu. Ale dam ci też bogactwo i sławę. I to był najbogatszy król. Kochani, Bóg nie tylko odpowiedział na modlitwę, ale dał jeszcze inne rzeczy, o które Salomon nie prosił. Dlaczego? Dlatego, że Boża ręka jest szczodra, że Bóg jest hojny w swym dawaniu dla nas. Wiecie, uśmiech dużo robi. W jednym zborze
którym byliśmy, usługiwaliśmy przez wiele lat. Jeden z kaznodziei przyjechał, stanął za kazalnicą, popatrzył na zgromadzenie i tam była siostra, ona jest do dzisiaj, która miała uśmiech na swojej twarzy non stop, ona się uśmiechała. To, wiecie, to był taki dobry uśmiech. Pełen ciepła, zachęcający. On mówi, siostro, ty masz dar. Niech zawsze ten uśmiech będzie. To jest tak zachęcające. Tak więc, kiedy mówię o hojności, mam na myśli Boga, który jest niezwykle hojny w tym, co stworzył, w tym, co czym nas ludzi obdarował, czym obdarowuje każdego z nas, czym obdarowuje Kościół. Ale to znaczy, że Bóg też oczekuje, że my będziemy wobec Niego hojni. Hojni wobec Boga. Hojni w naszym służeniu Bogu. Hojni w naszym dawaniu dla Boga i dla ludzi. Hojni. Tak jak czyni to Bóg, z entuzjazmem, z radością, bez przymusu, ochotnie. Wiecie, Bóg nie chce żadnej ofiary wymuszonej, gdzieś tam, no jak już tak trzeba, czy pod względem materialnym, czy jakiegoś zaangażowania. Ja myślę, że to obraża Boga. Obraża to Boga. Lepiej trzymaj to. Ochotnego dawcę. Szczodrego, tak? Mamy obficie siać, szczodrze dawać, pod każdym względem. A jeżeli nie, to zostaw dla siebie. Cokolwiek, czas, talenty, zrób z tym, co chcesz. Ale i tak będziesz odpowiadał przed Bogiem, będziemy odpowiadać. Jak mogę być taki trzymającym wszystko, czy starającym się tak, no tak niewiele coś dać. Kiedy patrzę, jak Bóg oddał, czytaliśmy, tak Bóg umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna za nas, za ciebie i za mnie. Oddał Go na krzyż, na śmierć. Oddał swoją miłość. On o nim mówi, mój umiłowany syn, mój ukochany syn, mój najdroższy syn. Ja go oddałem z miłości, oddałem go całego bez reszty, aby się ofiarował za grzechy świata. Niesamowita hojność Boga. A Jezus, czyż nie jest hojny? Jezus, czyż nie jest hojny, oddając całego siebie na ofiarę za grzechy nasze? Nie zostawił nic. Biblia mówi, wziął na siebie grzech całego świata, oddał zupełnie całego siebie i stał się miłą wonią przed obliczem Ojca. A później, kiedy powstał z martwych, jest napisane, powiódł jeńców i ludzi darami obdarzył. Takim jest Bóg, takim jest Jezus, takim jest Duch Święty, który rozdziela swoje dary w obfitości. I pamiętacie, Pan Jezus powiedział, że On, że Bóg udziela ducha nie pod miarą, ale tym, którzy służą, którzy chcą, którzy pragną, którym zależy na tym, aby być pełnym Jego ducha. On udziela, nie skąpi. Tak więc On dał za nas swojego jedynego Syna, ale też dał w obfitości. Jest mowa o rzekach wody żywej, a nie kroplach wody żywej. Weźmiecie moc ducha, to mówił o i rzeki wody żywej popłyną z waszego wnętrza. I to mówił o Duchu Świętym, którego mieli wziąć wierzący weń. Są przygotowane dary. Jasne, że fajną rzeczą jest brać. Kiedy Bóg nam daje, powinniśmy brać, czerpać,
z tego bogactwa łaski i chwały. Biblia mówi, że On udzielił nam rozliczną, ale też obfity sposób Bóg okazał nam łaskawość. Tobie i mnie. Dar Jego Ducha. Kochani, jednym z największych darów jest Jego Słowo. Czy pomyślałeś, że jest darowany Ci dar nie tylko przebaczenia grzechów, zbawienia, dar Ducha, ale darowane nam jest Jego święte Słowo. Czytałem gdzieś niedawno, natrafiłem na taką historię, chyba w tych rozmyślaniach Opendorsa, gdzie misjonarze wybrali się na Kubę i mieli znaleźć pastora i chcieli mu podarować Biblię, chcieli go pocieszyć. Nie wiedzieli, co się z nim stało. Kiedy znaleźli ten dom, zapukali do drzwi, otworzyła kobieta, była to żona pastora, i mówią, czy ten pastor jest w domu. On mówi, już od kilku czy kilkunastu lat nie żyje. Wiecie, oni mówią, dlaczego tak późno dotarliśmy na to miejsce? Dlaczego nas tu nie było wcześniej? I mówią, mamy Biblię. Chcemy Ci podarować tą Biblię. Nie możemy jemu, damy Tobie. A ta żona pastora popatrzyła ze łzami w oczach, mówi, 20 lat modlę się o Biblię. I Bóg mnie wysłuchał. To jest największy dar, jaki mogłam otrzymać od Boga. Kochani, Słowo Boże jest niezwykłe, jest potężne w mocy, jest ożywiające, jest jak tryskająca studnia żywej wody i Bóg daje nam w obfitości Słowo. Tylko czy ty i ja korzystam z tej hojności Boga? Czy pozwalam Słowu Bożemu zmieniać, uzdrawiać, napełniać wiarą moje serce i moje życie? Czy ono mnie czyni sługą? Takim, jakim chce mnie widzieć Jezus? Słowo Pana. Kiedy? Kiedy? Mamy 27, mamy Niedzielę Świadectw. Kiedy są świadectwa, powinieneś biec, powiedzieć, Bóg wczoraj do mnie, tydzień temu, tak potężnie przemówił przez swoje słowo. Czy jest to świadectwo? Jak najbardziej. Ale tu też nie tylko o to chodzi. To słowo trzyma mnie przy życiu, napełnia obfitością, nasyca mojego ducha, ożywia, podnosi, zachęca, oświeca. Oto Bóg mówi, jedz, Andrzej, jedz z mojego słowa tyle, ile możesz. Czerp z mojego błogosławieństwa tyle, ile możesz. Bierz moje obietnice tyle, ile możesz. Ale czy ja jestem zainteresowany, aby czerpać z tego bogactwa łaski, hojności Boga, Jego słowa? Czy ty i ja jesteśmy zainteresowani? Czy to nas, że tak powiem, tak zajmuje? Mówimy, dlaczego tu jest napisane, jest obietnica, ja ciągle jeszcze tego nie mam. Dał nam swojego Syna, dał nam swojego Ducha Świętego, dał nam swoje święte Słowo. On mówi, On jest niewyczerpany w swoim błogosławieniu nas. Rozdzielił dary Ducha Świętego w swoim Kościele. Daje wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności, tak? Wszystko. W pewnym momencie Słowo Boże nam mówi, co masz, czego byś, potraficie dokończyć? Co masz, czego byś nie otrzymał? Co masz, czego byś nie otrzymał? Twoja siła fizyczna, twój spryt, twoje zdolności? Co masz, czego byś nie otrzymał? Dobrze, jeżeli tym dobrze szafujesz. Dobrze, jeżeli dobrze tym zarządzasz. Bo przecież kiedyś z tego będziemy przed Panem zdawać sprawę, jak zarządzaliśmy to, co otrzymaliśmy.
Na co poszło to wszystko? To jest tragedia, jak niektórzy to, z czego Bóg udziela im ze środków materialnych, czy też tych takich bardziej duchowych, jak to jest marnowane, zaniedbywane, odkładane na bok, jeszcze nie teraz, jeszcze nie czas. Kochani, pozwolę sobie użyć tego słowa do tego, co nas czeka. Kiedy Izraelici odbudowywali świątynię po niewoli babilońskiej, Bóg w księdze Geusza powiedział tak: przyszła chwała tego domu będzie większa. A ja chcę dzisiaj to słowo odnieść proroczo do tego, co Bóg mówi w księdze objawienia. Przyszła chwała Kościoła, przyszła chwała domu Bożego jest, będzie większa, potężniejsza, o czym nie śniliśmy i nie marzyliśmy, co nam na rozum nie przyszło, to Bóg przygotował swojej hojności, łaskawości dla swoich dzieci, dla Kościoła. Kiedy otwieram Księgę Objawienia, ja wiem, ucisk, antychryst i tak dalej. I może będziemy przechodzić przez to, może nie wiem. Nie wiem do końca, jak to będzie. Wiem jedno, kiedy będę gotowy, ty i ja będziemy gotowi i nasze lampy życia dla Boga będą płonąć blaskiem. Będziemy z Nim i w objawieniu Jana jest przygotowane to, co Bóg przygotował dla tych, którzy umiłowali Go i poszli za Nim. I muszę wam powiedzieć, nie widzę tam obrazu skąpstwa, minimalizmu. Tam widzę całe bogactwo hojności i chwały Boga. Jak otwieram 21 rozdział Księgi Objawienia od 1 do 5, czytam: i widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Zwróćcie uwagę, jak przyozdobiona oblubienica. Ona ma na sobie ozdoby, klejnoty, i tak dalej, i tak dalej, przyozdobiona. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi, będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Wiersz 10, 11 i później od 18. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask Jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. I od 18 wiersza. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraszt, 11 hiacynt, 12 ametyst, a 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły, ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Co za chwała, co za przepych, co za bogactwo, co za hojność. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, którzy są Jego dziećmi, którzy Mu ufają, którzy są Jego uczniami.
I Bóg nie poskąpi ze swojej chwały. Ale wiecie, co będzie najwspanialsze? Co będzie największe? Co będzie najcudowniejsze? To sam Pan, Jego obecność będzie na wieki mieszkał ze swoim ludem. To będzie On jest tym największym pośród tego wszystkiego, co tam będzie. On sam jest tym największym bogactwem i skarbem, który dał i daje nam na wieki siebie, samego siebie. Hojność. Hojność. Gdzie nie spojrzę. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest Bożym dzieckiem, to przecież ja muszę wręcz okazywać hojność. Hojność w moich gestach dobroci, w moim uśmiechu, w moich zachętach, w moim błogosławieństwie. Hojność. Moje zaangażowanie i zainteresowanie potrzebami innych. Hojność. Hojność w mojej ofiarności. Hojność. I na koniec. Czyż Biblia nie mówi, że Bóg jest hojny w odpuszczaniu? Micheasz, Księga Michała, 7 rozdział, Psalm 103, mówią o całej hojności Boga, jakie On ma upodobanie w tym, kiedy przebacza nam nasze grzechy. Ilekroć Go zawiedziemy, ilekroć postąpimy nie tak, ilekroć spowodujemy smutek na Jego twarzy, oto mogę przyjść do Niego, mogę wyznać w skrusze mój grzech, mogę oczekiwać na Jego hojność w odpuszczaniu. Amen. Ile razy mam przebaczać, Panie? Bo już 5 razy Mu przebaczyłem. Za 6. razem. To już chyba jest za dużo. A Bóg mówi jak? Nie 7 razy, ale 70 razy 7. Przebaczaj, miej takie serce, jak jest serce Ojca w niebie wobec ciebie i mnie. On jest hojny w odpuszczaniu. Oczywiście, że nie grzeszymy, prawda, celowo, aby, tak jak niektórzy mówią, nagrzeszę, a później, prawda, i będzie wszystko okej. To nie jest postawa człowieka odrodzonego i dziecka Bożego. On nie rozumie, czym jest przebaczenie. Nie rozumie, czym jest miłosierdzie. Nikt z nas lekko sobie nie traktuje łaski Bożej, a więc mogę sobie robić i grzeszyć, bo przecież i tak mi Bóg przebaczy. Wręcz będzie odwrotnie. Ale kiedy upadamy, kiedy zawodzimy, kiedy zmagasz się z grzechem i prosisz Boga, aby On ci przebaczył, On oddala nasze występki jak wschód od zachodu. On jest hojny w odpuszczaniu. Ale też jest napisane, że On nie tylko poniósł nasze grzechy, ale wziął na siebie nasze choroby i nasze niemoce. Kochani, Bóg jest też hojny w uzdrawianiu. Amen. Bóg też jest hojny w uzdrawianiu. I chciałbym zakończyć moje zwiastowanie dzisiaj. Ale zanim zakończymy to zgromadzenie, chciałbym, żebyśmy się modlili do Boga. Oczywiście pierwszą rzeczą, zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić w dziedzinie hojności? Tym, kim jestem, czym jestem obdarowany, moimi środkami materialnymi, czy właściwie tym wszystkim zarządzam, tak aby Bóg był uwielbiony? Co mogę zrobić, aby wnosić chwałę, modlitwę, uwielbienie w zgromadzenia. Co mogę zrobić, aby Bóg był wywyższony? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, może jest coś, z czym się zmagasz, to przyjdź do Pana teraz, dzisiaj, poproś Go, jeśli to zrobisz szczerze, aby ci przebaczył, ale też okazał ci łaskę, hojność w tej mocy, abyś mógł mieć zwycięstwo w tej dziedzinie swojego życia. Poproś Go o to dzisiaj, teraz. Bo On tutaj jest. On jest tam,
gdzie jesteśmy dzisiaj słyszani, kto będzie nas słyszał, tam, gdzie jesteś w swoim domu, kiedy wezwiesz Jego imienia i poprosisz Jezusa, by Ci przebaczył i dał Ci moc do nowego życia, On to uczyni. I doświadczysz łaski. Ale też możesz zostać dotknięty przez moc Jego ran i sińców ku uzdrowieniu. Wiecie, dobrą rzeczą jest, kiedy zmagasz się z chorobą i w pewnym momencie fajnie bierze zastrzyki, leki, to i siam to i pomaga czasami, czasami jest okej, okay, czasami nie. Ale w pewnym momencie powinieneś się zdenerwować na chorobę. I jakby trzymać Boga. Wiecie, to co robię w ostatnim czasie, to chodzę, trzymam ręce na moim ciele. Ja wiem, że ja sam doświadczam czasami takich Bożych dotknięć, ale tutaj jest Kościół potrzebny, tak jak nasz brat pastor mówił to świadectwo. Ale też Ty musisz stanąć i wołam do Boga. Panie, to nie pomaga i to nie pomaga. Ty masz moc. Ja się nie zgadzam z tym bólem, nie zgadzam się z tą chorobą. Dotknij się mnie. Dotknij się mnie. I w nocy, i rano, i w dzień. Boże, dotknij się mnie. Biblia mówi, że mamy być natarczywi, usilni w naszej modlitwie. I ja oczekuję cudu. Panie, napełnij mnie Duchem Świętym, napełnij mnie Duchem. Bądź jak ta wdowa, która tego sędziego nachodziła. Stań w mojej obronie. Stań w mojej obronie. Bóg jest hojny. Bóg jest hojny. I w ten czas świąteczny Bożego Narodzenia, tej pamiątki Narodzenia Pańskiego, chcemy dzisiaj ogłaszać, Bóg jest hojny, dając nam zbawienie, dając nam życie wieczne, obdarowując nas błogosławieństwami nieba i przygotowując jeszcze wspanialsze rzeczy, do których zmierzamy.